Banning Nest w tym momencie jest zbudowany tak, że proaktywny jest Lalush. Jeśli chodzi o upgrade, mamy tutaj już plus 1. Jeśli chodzi o armor, za chwilę będziemy widzieć plus 2 oraz plus 1, jeśli chodzi o ataki. Goody tymczasem posiada 0-0, plus 1 na ataki czołgów, to im bardzo, bardzo pomoże. Czołgi są bardzo mocne, jeśli chodzi o upgrade'y. No i oczywiście Hydraliski tutaj będzie starał się tworzyć dla nich taką autostradę. Nie jest to polskie A1. Miejmy nadzieję, że zostanie zakończone wcześniej niż w 2012 na Euro. Jeszcze jakieś Heliony starają się tutaj przebić, ale bardzo przytomne Fungal Growth pomagają w tym... Właśnie w tym zabiciu tych wszystkich Helionów. Mamy tutaj także Neural Parasite na Infestorach i zastanawia mnie fakt, czy będą one bardzo pomocne na tory, i tory to jest właśnie to, co buduje tutaj Goody. Jak na razie zobaczymy, czy te tory zostaną przejęte. Trzy Wikingi w tym momencie kierują się tutaj w stronę bazy Lalusha. Takie mam mniemanie, że będą tutaj starały się coś zaatakować. Dalej tutaj te cztery Roachy, one nawet nie będą zakopane, zostały prawie uleczone do pełni życia. Miał tutaj miejsce, chyba chciał zdropować swojego przeciwnika, ale został zniszczony ten Medivac. Następny Medivac leci tutaj, żeby spotkać się z tymi trzema Wikingami. Zobaczymy, co tutaj poradzi na to Lalush, czy w ogóle zdecyduje się, czy w ogóle zauważy, że tutaj cokolwiek się dzieje. Mamy tutaj Infestory, czy rzucą Fungal Growth? Nie! Nie został rzucony, dopóki, zanim nie zostały tutaj wyrzucone te Heliony, i zobaczymy, czy zadadzą takie same obrażenia, jak w tej poprzedniej... ale świetny Fungal Growth. Oczywiście Infested Terrany są lekkie, więc Heliony zadają im dodatkowe obrażenia, ale tak jak zauważyliście, są one za darmo, więc są świetne właśnie także w kontrowaniu Helionów, które zostały potraktowane Fungal Growthem. Lalush jak na razie nie decyduje się na żaden... Przepraszam bardzo, cofam to, co powiedziałem, za chwilę będzie miał miejsce drop. Lalush posiada 6 overlordów po brzegi wypakowanych jednostkami zergowskimi. Tymczasem Goody w tym samym momencie decyduje się na wyjście z bazy. Łapie tutaj tą Xel'Naga i w tym momencie widzi, że jego przeciwnik decyduje się na drop, czy straci tutaj te overlordy. Awaryjnie wyrzuca ogromną ilość jednostek i niestety jest zmuszony do konfrontacji. Goody jest w świetnej pozycji. Posiada mniej więcej taką samą ilość jednostek, ale spójrzcie, jak ogromna ilość czołgów się tu znajduje. Czołgi oraz Heliony, w zasadzie same jednostki mechaniczne powodują, że Lalush niestety jest zmuszony się wycofać. Czy będzie rzucał tutaj jakikolwiek Fungal Growth? Jeden bardzo dobry na Heliony powoduje, że troszeczkę tutaj zatrzymuje ten Blitzkrieg Terrana. Kolejne jednostki zergowskie są tutaj wysyłane. Hydraliski nie są na creepie, ale pomimo tego są także bardzo, bardzo, bardzo mocne. Kosmiczna ilość, wow, Z20 tych Infested Terranów ściąga na siebie ogień czołgów i to jest dokładnie to, w co nie powinien Goody strzelać. Kolosalna walka. Wydawało się, że Lalush jednak przegra tutaj, ale Goody, przepraszam bardzo, że Goody tutaj wygra, ale Lalush wyciągnął się zwłaszcza tymi świetnymi Infested Terranami. Bardzo, bardzo dobra dywersja. Goody tymczasem sprawdza tutaj, czy jakiekolwiek łapanie expy nie ma miejsca. Lalush chyba zdaje sobie sprawę w tym momencie z tego, że jego przeciwnik posiada ekspansję wyspową. Jest to Planetary Fortress. Nie jestem zwolennikiem Planetary Fortress na wyspach ze względu na to, że nie są w stanie one odlecieć. Na przykład gdy zostaną tutaj zwarpowane 4 Stalkery lub coś w tym stylu, lub na przykład jeden Broodlord. Znowu ma miejsce Haras. Kolejny świetny Fungal Growth powoduje, że te Heliony już nigdzie nie będą jeździć. Na pewno nie zdążą na barbecue w terrańskiej bazie. Ogromna ilość fabryk, co jest budowane, dosyć duża ilość czołgów. Jak na razie Goody zatrzymał się w upgrade'ach na plus 1, plus 0, podczas gdy Lalush, nie wiem czy znajdę jakieś jednostki naziemne. Na pewno ma plus 2 na armor, gdzie są jakieś jednostki, które mogą w stanie strzelać. Nie wiem za bardzo, czy odkryje to Goody. Nie wiem, czy widział w ogóle tutaj te overlordy. Chyba nie miało to miejsca. Lalush robi doom dropa. Czy będzie starał się doom dropować tą ekspansję? Może mieć to miejsce. Tymczasem kolejne Heliony stara się tutaj po tych kilku nieudanych harasach. Znowu, czy będzie miał miejsce Fungal Growth? Nie, jednak nie. Jeszcze nie, jedynie jeden Helion został tutaj złapany, podczas gdy dwa, w tym momencie już jeden stara się niszczyć jakąkolwiek ilość dronów. Ten haras w ogóle nie jest skuteczny. Na samym początku ta ogromna ilość dronów to było świetne, to było aż bolało to oglądać, ale za chwilę do tego wrócimy, podczas gdy Lalush dropuje
wyspówkę swojego przeciwnika. Goody stara się tutaj awaryjnie reperować te Planetary Fortress i to jest jedyny budynek, który w zasadzie zadaje tutaj jakiekolwiek obrażenia armii Zerga. Świetne Fungal Growthy na SCV powodują, że ogromna ich ilość zostaje w tym momencie zniszczona i niestety Planetary Fortress nie jest w stanie oprzeć się ogromnym obrażeniom Roachy oraz Hydralisków. Mamy tutaj jednego Wikinga, który starał się zniszczyć i zniszczył chyba wszystkie Overlordy. Te jednostki Zerga nie będą w stanie w ogóle tutaj wyjść. I czy Goody będzie w stanie w tym momencie skontratakować? To może być naprawdę świetny pomysł. Dosyć duża ilość jednostek Zerga jest uwięziona tutaj na wyspówce. Goody tymczasem będzie na pewno opóźniany Fungal Growthami. To jest dokładnie to, co ma miejsce. Czołgi nie są w stanie się złożyć. Tak jak mówiłem, podczas gdy mają na sobie Fungal Growth, nie są w stanie się złożyć. Goody tymczasem chyba będzie decydował się na takie dywanowe, tylko takie podchodzenie powoli do swojego przeciwnika. A tymczasem ogromna ilość infesteranów wrzucana jest tutaj pomiędzy te czołgi, które oczywiście strzelają nie w to, co potrzeba. Oprócz tego jeszcze, że oczywiście czołgi nie strzelają w to, co trzeba. Uuu, GG, nieważne jest w ogóle już to, co teraz powiem, ponieważ Goody poddaje tą partię. Jak widzicie, 200 na 200 kontra 78 na 169, no to to jest sytuacja, w której no nie za bardzo chce się już grać przeciwko Zergowi. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na fakt, że te Roachy dalej żyją, to są cztery epickie Roachy, które każdy ma z nich po kilka zabitych, łącznie razem chyba z 10 czy 12. I dalej te Roachy żyją, mógłby tutaj Lelouch atakować nimi cały czas. W każdym razie, świetna gra Lelousha, który świetnie harasował swojego przeciwnika. Goody, no można było powiedzieć solidnie, lecz mógłby zwracać bardziej uwagę na to, co robi jego przeciwnik w jego własnej bazie. I ja dziękuję bardzo za oglądanie. Za chwilę przejdziemy do gry numer 3.